pana samą opcją w stosunku do oskarżenia? Tak. Czy był pan karany ze sprawy w polskim systemie? Czy przyrzeczenie? Nie. Ze wniosku? Nie. Są pana obowiązki nieaktualne, spodziewam się, że decyzja nie tylko w sprawie oskarżenia. Czy wie pan, w jakiej sprawie pan został wezwany? Tak, tak. Wiem, w jakiej sprawie został wezwany. To znaczy, Wysoki Sądzie, tą sprawę śledzę od samego początku, aczkolwiek śledzę tylko w sposób taki no dosyć zewnętrzny, dlatego że od iluś lat, od 2008 roku, nie miałem kontaktu z panem Wojciechem Sumińskim. No, po zdarzeniach, które nastąpiły, prawda, w chwili jego próby samobójczej, no, Wojtek wystosował pewien list, który rzucił cień na moje sobie stosunki. Wojtek napisał list, który rzucił cień na nasze stosunki. No ja byłem, powiedzmy sobie, do tego stopnia zły na niego, że wykasowałem jego numer telefonu. Nie kontaktowałem się od tamtej pory do tego roku, właściwie do wakacji tego roku, bo... Że wykasowano. To bawi się z nim. Do wiosny? Nie, do czerwca czy do lipca tego roku. Obserwując tą sprawę generalnie z mediów, muszę stwierdzić, że Wojtek no, padł ofiarą, powiedzmy sobie, trudno mówić w innych słowach, ale prowokacji ze strony mojej byłej firmy, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie zdarzenia, które później trzeba, czyli proces, znaczy zatrzymanie, proces, prawda, no generalnie są wynikiem właśnie działania. Na potwierdzenie tego faktu chciałbym przytoczyć pewne zdarzenie, które miało miejsce na wiosnę 2008 roku. Podczas spotkania mojego z ówczesnym zastępcą szefa agencji Jackiem Mąką, przewodniczący o tajemnicy państwowej, nie musi pan zadać. Znaczy, to generalnie no nie jest to... Nie jest, bo to zdarzenie chyba nie ma charakteru tajemnicy państwowej, tak mi się wydaje. Jacek Mąka naciskał na mnie, bo wiedział, że ja się znam dobrze z Wojtkiem. Wojtka do współpracy z agencją. W zakresie realizacji, ja bym to nazwał kombinacji jakiejś, prawda, operacyjnej. Dotyczącej komisji weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Która generalnie ma na celu głównie wykazanie na niekompetencji członków komisji. Prawda, w oczach opinii publicznej, a z komisji, tak mi to ujął.
ja w jakiś czas po tej, ja oczywiście mówiłem i nie chciałem się powiedzmy w takie rzeczy angażować. I na najbliższym spotkaniu poinformowałem lakonicznie Wojtka, że coś się wokół niego niedobrego dzieje. No i żeby uważał po prostu na to, co robi, z kim się kontaktuje, bo no, te rzeczy mogą zostać wykorzystane. Oczywiście nie powiedziałem szczegółowo do tego, że no, jakaś tam lojalność wobec części firmy. Coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje. Nie powiedziałem więcej szczegółów. W tym okresie, podczas rozmów, bo przecież kontakt utrzymywałem z kolegami, którzy zaczęli się pracowali w ABW. Utrzymywałem kontakt z kolegami. Którzy znali dobrze tą sprawę. Wniosek oskarżonego o obrońcy skierowany jest proszę. Pytania. Ja mam zasadnicze, czy pan pamięta choćby w przybliżeniu, kiedy miała miejsce ta rozmowa z panem Mąką? To było na wiosnę 2008 roku. Przepraszam, to mimo upływu 7 lat minęło, ja nie notowałem takich rzeczy, bo rozmów było dużo. No. Znaczy dużo, no, no kilka, prawda, w związku z tym. Ale upłynęło już kilka lat. Nie, po moim odejściu. Upłynęło już kilka lat. Nie potrafię.
ale kilka rozmów na ten sam lub podobny temat? Nie, czy... po prostu spotykaliśmy się... A kiedy pan odszedł? Może pan... 31 sierpnia 2007 roku. 7? Tak? 7, tak. Potrzebny jest ABW, tak? Tak. Czyli ta rozmowa już miała charakter z panem Mąką? Nie, między funkcjonariuszami, tak? No nie, nie, nie funkcjonariuszami, natomiast... No, już wtedy nie byłem funkcjonariuszem. Pardon, nie ma dla mnie jako obrońcy pana Słomińskiego, jest to istotna okoliczność. Proszę pana, a przypomina pan sobie, no, jaka była pogoda? Pan powiedział przed chwilą, że to mogła być wiosna, ale dla mnie to jest ważne jako obrońcy, jaka była pogoda, czy pan może z czymś kojarzy, czy był śnieg, czy słońce, czy gwizdły, żonwile, no nie wiem. No było sucho, prawda, no trudno mi powiedzieć, marzec, kwiecień, to gdzieś... Marzec, kwiecień? Tak. Prawdę powiedziawszy, odniosłem wrażenie, że tam pan tak trochę pan przemknął przez tę propozycję pana Mąki co do przekonania pana Sumińskiego do jakiejś życzliwości, a coś bliżej może pan sądowi i nam powiedzieć. Znaczy w jakim zakresie chciałbym? W takim właśnie konkretniejszym. Czego oczekiwał pan Mąka od pana jako przyjaciela, kolegi czy znajomego pana Sumińskiego, że spotkanie umówić, żeby przekonać go bezpośrednio, żeby pan się zaangażował w rozmowy bezpośrednie, no, znaczy, chodzi mi o jakiś szczegół. Żebym zaangażował się w rozmowy bezpośrednie, no. Język służb jest specyficznym językiem, prawda? Nie mówi się... Żebym zaangażował, powolutku, żebym zaangażował się w rozmowy bezpośrednie. Bezpośrednie, nie. A język służb jest specyficzny. Rozumiem, że zgodnie z... Ale może pan dokończy wątek. Nie, nie, no język służb jest specyficzny i nie mówi się po prostu... Tekstem otwartym. No właśnie, tekstem otwartym. Nie mówi. Czasami są to sugestie, są to pojedyncze słowa, prawda, czy krótkie zdania i... Pojedyncze tyle. Proszę pana, powiedział pan, że mimo odejścia z ABW miał pan jednak kontakty z kolegami. Z kolegami, którzy pozostali w służbie, czy też kolegami, którzy już byli poza służbą? Którzy pozostali w służbie, a także którzy byli już też na emeryturze. Znaczy, do dzisiaj te kontakty mam, prawda? Może już nie ze wszystkimi, bo to jest upływ czasu pewnie, natomiast... Osobami, które pracowały. Które już nie pracują. Pan o tym już powiedział przed chwilą, więc to nie jest, nie będzie zawierać się w moim pytaniu, ale czy wówczas pan wiedział, powiedział pan o tym, że nie wszystko pan Sumińskiemu mówił, tylko tak informacyjnie poinformował, ale czy pan może to jest właściwie. Przestrzegłem. Przestrzegł pan, tak. Ale czy może pan powiedzieć sądowi, czy wówczas z tych rozmów z tymi kolegami, którzy jeszcze byli w służbie, czy dziś może pan nam powiedzieć, że wówczas wiedział pan, że pan Sumliński jest podsłuchiwany w rozmowach telefonicznych? Nie. Nie wiedziałem. Nie mogłem tego, bo to zawsze można przypuszczać. Nie wiedziałem, że pan... Nie, chodzi mi o wiedzę, nie przypuszczać. Nie, nie, nie. Nie miałem takiej wiedzy. Można proszę takie rzeczy przypuszczać. Proszę pana, z czyjej inicjatywy doszło do tego spotkania między panem a panem Mąką? Jacek zadzwonił, ja już o konieczności tego nie pamiętam. Ja często bywałem w Warszawie, prawda? Ja często bywałem w Warszawie. Ta rozmowa była w Warszawie, tak? Tak, tak. Proszę pana, a potrafi pan odpowiedzieć na pytanie,
lub własną ocenę tej rozmowy, czy to mogła być inicjatywa indywidualna pana Mąki, czy też odniósł pan wrażenie, że on też jest pośrednikiem czyimś? Wysoki sądzie, no to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że no generalnie musiałbym jakąś swoją interpretację tutaj, ale nie chciałbym tego robić, bo po prostu nie mam takiej wiedzy. Trudno mi powiedzieć, czy pan Mąka działa sam z siebie. W czymś innym. Musiałbym dokonać interpretacji. Ale taki wiedzy nie ma. Proszę sądu, ale ja w trybie artykułu 169, paragraf 2 poproszę jednak, żeby pan jednak wyartykułował się. To będzie zmierzać do oceny właściwego dowodu. Nie będziemy zmuszać pana do przypuszczeń, chyba że pan chce się podzielić z nim. To znaczy, musiałem powiedzieć tak, no nikt w służbach nie robi takich rzeczy, szczególnie na pewnych stanowiskach, na własną rękę. Służba nie robi takich rzeczy na własną rękę, w szczególności na pewnych stanowiskach. A wtedy pan Mąka kim był? Jestem tu szefa. Zastępcą szefa. Ale żeby stwierdzić, że była to czyjaś inicjatywa, no musiałbym widzieć dokument, musiałby ktoś mi powiedzieć, prawda? Natomiast no, no... Musiałbym widzieć jakiś dokument, żeby mógł mi powiedzieć. Sam był uprzejmy uprzedzić moje pytanie o pana Mąkę, natomiast a proszę pana, a potrafi pan, czy ma pan taką wiedzę, pan Mąka to jakie ma doświadczenie, nie wiem, kim jest z wykształcenia, jakie, ile lat służby, czy był wojskowym, czy policjantem, czy... Nie no, życiowy znam dosyć dobrze, ponieważ razem byliśmy na szkole oficerskiej. Znam dobrze, także życiowy pana Mąka. Razem byliśmy na szkole oficerskiej. Pan Mąka jest prawnikiem. Kończył MC w Lublinie. A wtedy się nie znaliśmy jeszcze, także tak że... Jest prawnikiem, kończył UMCS. Rozpoczął służbę w Białymstoku. Przeszedł jakieś tam szczeble kariery tutaj. Nie będę podawał, nie znam po prostu, prawda? Natomiast pracował w kontrwywiadzie i pracował w innych służbach. Znaczy w innych wydziałach. Wiem, że pisał doktorat w sprawach. Wiem, że chcę. No na coś. Chcę to teraz. Na coś. A ile lat pozostało w tym miejscu? No pan Mąka, ile lat pozostało? Rozpoczął służbę w 94 roku na wiosnę. Cały czas to było UOK, ABW, tak? Tak, tak, tak. No, delegatura Białostocka to 2000. Cały czas to było UOK, a później ABW. Był to UOK, a później ABW. UOK. W 2004 roku, chyba w lipcu, został zastępcą szefa. W 2000. W którym? W roku. W lipcu 2004 roku. Nie muszę ten model źle podać, ale to był ten okres źle. Mogę się nie wstrzymać. W 2004 roku? Tak. Bo ja zostałem na jesieni 2004 roku. Ja zostałem. Dyrektor delegatury Lublinie. Pan został. Ja zostałem jesienią 2004 roku. A pan Mąka? Szefem delegatury UOP w Lublinie, tak? Tak. Rozumiem, dobrze. No właśnie. W okresie wakacji 2004 roku. To pytanie w takim razie to... Sąd zapytał pana, kim był pan Mąka
w okresie, kiedy ta rozmowa została z panem przeprowadzona, ale wtedy ja zapisałem sobie, zrozumiałem, że zastępcą szefa ABW. Tak, bo był dwukrotnie. Dlatego, że w 2006 roku został odwołany. Nie, w 2005 roku. Już nie pamiętam dokładnie. Albo to było końcówka 2005, albo początek 2006 roku. Został odwołany z funkcji zastępcy szefa i został ekspertem. Na stanowisku eksperta, czy doradcy szefa już też już, nie pamiętam. Rok został odwołany. A później proszę został powołany, jak platforma wygrała wybory. I został odwołany. W 2007 roku. I został ekspertem, został ekspertem. To został powołany drugi raz na stanowisko zastępcy szefa. Jak platforma wybory tak. To drugi raz. Został powołany na funkcję zastępcy szefa. Zadam to pytanie, żeby uporządkować sobie trochę własną wiedzę. Rozumiem, że w tym na tę wiosnę 2008 roku szefem pana Mąki był pan Bandary. Tak. Po wyborach w 2007 roku. Wtedy, gdy przeprowadzałem rozmowę z panem Mąką, szefem ABW był pan Bandary. Dobrze. Proszę pana. No muszę proszę sądu zadać i to pytanie, i tak to pytanie, dlatego że być może się mylę, ale teraz nie mam możliwości tego sprawdzenia. Czy taka sprawa, że pan Mąka wykorzystywał w jakiejś sprawie cywilnej informacje służb, to ten Mąka? Tak, to ten Mąka. To jest ta sama osoba. To sama osoba. Panie mecenasie, to jest powszechnie wiadomo. Najświętsze słowo honoru, że nie miałem zielonego pojęcia, dopiero teraz słuchając zeznań świadka mi się tak kojarzy. W sprawie cywilnej wykorzystywał materiał. Służb. Proszę sądu, ja nie będę miał więcej pytań. Może po pytaniach ewentualnie ostatecznego, dziękuję. Ja przede wszystkim dziękuję świadkowi, że sam z siebie zdecydował się złożyć te zeznania. Mimo, że miał do mnie duże żądanie. Ja chciałem to dużo, że trudno powiedzieć. No ja bym się wtedy spotkał na ulicy, to pewnie. No ale to nie w sądzie. No, panie Cymiński, pytanie. Czy świadek powiedział, że ja jestem ofiarą prowokacji firmy, w której świadek pracował, czyli prowokacja ABW. Czy świadek mógłby to rozszerzyć? Może tak trochę konkretniejsze pytanie. Trochę bardziej wymiar przypomina. Czy pan Mąka, naciskając, jak to powiedział świadek, żeby świadek zmusił mnie do jakiejś pracy przeciwko komisji weryfikacyjnej, miał jakieś oczekiwania względem świadka? O, no, długo był moim przełożonym, powiem tak. Pan Mąka to był moim przełożonym. Każdy zdaje sobie sprawę, że odwoła niesie za sobą pewne konsekwencje. Każdy zdaje sobie sprawę, że to nie będę górnolotnie mówił, ale w pewnym sensie jest to jak śmierć cywilna, prawda? Niesie sobie. Natomiast za wykazanie się, no zawsze jest jakaś nagroda. To jest słowo śmierć cywilna. Znaczy padały sformułowania, że... Natomiast za wykazanie się jest w cudzysłowie jakaś nagroda. Mogłem uzyskać na dobrą posadę, prawda? Mogłem uzyskać. W spółce Skarbu Państwa. Dobrą posadę gdzie? W spółce Skarbu Państwa. Nie padały konkrety, ale... Skarbu Państwa. Nie padały.
Dlaczego świadek nie zdecydował się wziąć udziału w tej prowokacji przeciwko komisji i częściowo przeciwko mnie? Bardzo trudne pytanie. Co pewne granice, prawda? Może są pewne granice, dlatego nie zgodziłem się wziąć udziału w tej prowokacji. Dlaczego w tamtym czasie świadek postrzegł w sposób taki lakoniczny? Nie powiedział mi wszystkiego. Być może można by temu jakoś przeciwdziałać. No tak, ale ja się obawiałem, że na przykład... Nie. Przekazałem tę informację do Stanowiskiego. Obawiałem się konsekwencji. Gdybyś ujawnił to w jakimś programie, w gazecie, w postaci artykułu, miałbym olbrzymie problemy. Bo gdybyś ujawnił to w gazecie, w programie, miałbym... Na ten rozgłos medialny, prawda, temu wydarzeniu. Ogromne problemy. Gdyby był nadany rozgłos medialny temu wydarzeniu. Pytanie, bo nie wiem, czy to padło. Jak świadek kończył służbę, to jaki miał stopień? Majora. Jakie doświadczenie w służbie? 15-letni. Stopień majora. 15-letni doświadczenie. Dlaczego Jacek Mułka zmusił się właśnie do świadka? Świadek powiedział wysokiemu sądowi. Z taką, nazwijmy to po imieniu, ale przestępczą propozycję. Po pierwsze tak, znaliśmy się od czasu szkoły oficerskiej 94 roku. Znaliśmy się z Jackiem. Ze szkoły oficerskiej od 1994 roku. Oczywiście później te kontakty były trochę ograniczone, dlatego że ja to służył w Białymstoku, ja służyłem w Lublinie. Później były te kontakty trochę ograniczone. Ja służyłem w Lublinie, w Białymstoku. Zostałem powołany na stanowisko dyrektora delegatury. Jacek był zastępcą, nadzorował mnie, znany. Jacek był moim zastępcą. Znaczy nie był moim zastępcą, tylko był zastępcą szefa. Ja mu podlegałem. No, był zastępcą szefa, nadzorował. Zastępcą szefa. Poza tym doskonale wiedział, że znamy się, kontaktujemy się. Nie, to kwestia zaufania. Świadek powiedział w pierwszym zdaniu, że miał do mnie żal, a ten list po moim załamaniu w 2008 przed próbą samobójczą. Czy od tamtej pory, przez te wszystkie lata, ja kiedykolwiek szukałem kontaktu ze świadkiem, wybierałem na świadka jakieś wpływy, naciski, cokolwiek, jakiś kontakt? Absolutnie żadnego kontaktu nie było. Oskarżam, nie kontaktował się z nim. Chyba zdawałby sobie sprawę, co ci zrobił w ulicy Spotter, prawda, za... Co to słowo? Przez ten...
Ja po prostu zdecydowałem się w pewnym momencie, bo jest taki raz wygodny. No. Co będzie zrobił? Co bym cię zrobił, jakby cię spotkał? Myślę, że zmiana też sytuacji politycznej powoduje to, że no, człowiek staje się odważniejszy, prawda? Myślę, że zmiana sytuacji politycznej powoduje. Czy to znaczy, że na ten 7-letni okres milczenia wpłynął nie tylko pretensje świadka do mnie, ale też jakaś obawa? Oczywiście, że tak, po prostu się bałem. Czy na ten 7-letni okres milczenia wpłynął to powodzić? Po prostu się bałem. Dlaczego? Czego się bałem? Mhm. Służby mają długie ręce, prawda? Także. Bałem się, bo służby mają długie ręce. Bo służby mają długie ręce. Czy z dzisiejszej perspektywy myślę, że obecność świadka jakiejś mierzej za to odpowiedzią, ale jednak je zadam. Czy z dzisiejszej perspektywy świadek nie wybaczył tamto moje załamanie i ten list, To sobie panowie wyjaśnijcie po rozprawie przy kawie w bardziej adekwatnym miejscu, tak? Ja bym poprosił świadka, żeby świadek opowiedział Wysokiemu Sądowi generalnie o naszej relacji, o naszej znajomości, bo były tam pewne elementy, które miały wpływ na związek ze sprawą. Czyli od początku, jak się poznaliśmy, tak? Tak, od początku. Znali się w 2005 roku za pośrednictwem księdza Andrzeja Jaczewskiego. Jego parafii w Jabłonie. Jaczewskiego. Parafii w Jabłonie. Ksiądz wcześniej awizując, Wojtka stwierdził, że no ma serdecznego kolegę, który jest bardzo zaangażowany, kolegę dziennikarza w sprawę wyjaśnienia okoliczności śmierci. Kolegę dziennikarza. Jest mocno zaangażowany w kwestii wyjaśnienia śmierci. Księdza Jerzego Popiełuszki i prosił, żebym po prostu porozmawiał, bo wielokrotnie wyjaśniając pewne kwestie, jeśli mówimy o księdzu Popiełuszce, zdarzało się, że Wojtek nie miał takiego spojrzenia, jak to się mówi, okiem służb, czy na dokumenty, czy na informacje, czy na ludzi. Nie miał spojrzenia. Służb. Na niektóre zdarzenia ludzi przeciwnych. Podczas pierwszego spotkania, też na jesieni 2005 roku, Wojtek zwrócił się do mnie z taką prośbą, żeby właśnie pomógł mu w realizacji pewnych czynności polegających. Na przykład na ocenie dokumentów, które by uzyskiwał, czy są wiarygodne, czy autentyczne. Na przykład ocenę uzyskania dokumentów, czy są wiarygodne. Ocenę wiadomości, które przekazywał, czy są one właśnie też wiarygodne. Czy są autentyczne po prostu w tym zakresie? W tym zakresie.
A poza tym powiedział mi także, że no ma kontakty z ludźmi z WSI. Prowadzi z nimi rozmowy i też zależało mu, żeby czasami po prostu w pewnych kwestiach doradzić. Czyli generalnie moją rolą byłoby prowadzenie takich działań osłonowych, prawda, jego pewnych... Prowadzenie działań osłonowych. Właściwie taki początek naszej znajomości był, później ta znajomość się rozwijała, spotykaliśmy się w różnych okolicznościach, w różnych miejscach. I różne rzeczy żeśmy omawiali. Prywatne kontakty też jeszcze? Jeszcze czas wolny? To znaczy, jeśli kawa jest... Nie, no, ale jeżeli załatwiliście, że jeżeli, nie wiem, miało to związek z wykonywaniem zawodu pana Smolskiego, czy prywatnie też to spotykaliście? To znaczy, generalnie większość spotkań była poświęcona omawianiu tych kwestii zawodowych, a potem zdarzały się spotkania, gdzie widywaliśmy się tylko w celu picia kawy, prawda? I co, spotkań zawodowych. Zdarzały się spotkania. Ja zdecydowałem się, przyznam szczerze, na pomoc Wojtkowi ze względu na to, jak widziałem, jak on jest zaangażowany w kwestię wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Popiełuszki. Czasami, no nie powiem, że wydawało mi się to dziwne, ale po pewnym czasie to zrozumiałem, że Wojtek traktuje to jako swoją misję. Na początku po prostu nie znałem wszystkich okoliczności z życia Wojtka. To znaczy to, że nie szkoda, że mi Bożu, że chodził do kościoła, w którym kazania wygłaszał ksiądz Popiełuszko. I trochę wydawało się to dziwne, ale po jakimś czasie... No zrozumiałem jego jakby intencje, prawda? Tutaj, że jest to dla niego sprawa, bo najważniejsza w życiu. Rozmawialiśmy także o ludziach z WSI, prawda? Także w różnych okolicznościach. W tej chwili to musiałbym konkretne pytania otrzymać, prawda? Żeby... No, to mam nakreślenie charakteru znajomości. Proszę Państwa. Świadek mógłby opowiedzieć o naszych spotkaniach we trójkę z pułkownikiem Aleksandrem Dziwackim. Z pułkownikiem Aleksandrem Michockim po raz pierwszy, ja nie znałem pułkownika wcześniej, Wojtek poprosił mnie o udział w spotkaniu. Przedstawiając pułkownika Michockiego jako osobę, z którą wielokrotnie się już do tej pory kontaktował. Wojtek mi to nakreślił
w ten sposób. Prowadził od dłuższego czasu taką, ja nie nazwam tego drogą operacyjną, bo to jest takie za bardzo stwierdzenie fachowe, ale z pułkownikiem Michalskim grywającą na celu uzyskanie pewnych informacji. Mającą na celu uzyskanie o ile dobrze sobie przypominam, informacje te dotyczyły dokumentów ze strony służb informacyjnych. A które, powtórzę się, dotyczyły okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Z anotacjami generała Kiszczaka, odręcznymi. A także dokumenty, które dotyczyły jakichś nieprawidłowości w Wojskowych Służbach Informacyjnych. W trójkę z pułkownikiem Aleksandrem Michockim. Tak jak świadek zapamiętał ich przebieg, o czym rozmawialiśmy, po co ja świadka chciałem, żebyśmy spotkali się w trójkę. No jak świadek mógł sobie przypomnieć i opowiedzieć o tym. No spotkaliśmy się dwukrotnie chyba. Pamiętam dokładnie. Wszystko od czasu. Tych powyższych kwestii, pułkownik Lichocki, znaczy ja tak oceniam, bo przecież nie wszystkie kulisy znam, mówił o tej dokumentacji dotyczącej księdza Popiełuszki, które miał dać. Także inne dokumenty dotyczące właśnie powyższych nieprawidłowości w wojskowych służbach informacyjnych. Ale to się tak przeciągało. Ja też to odebrałem na początku jako prowadzenie pewnej gry, prawda? Czyli dwie osoby ze sobą grały. Otrzymać te materiały, musi komuś zapłacić. A że ma żonę chorą na raka, więc ma po prostu wydatki i tak dalej. Pamięta pan, kiedy to spotkanie było na tym kursie? Też 2008. Siódmy plus. Ostatni był 2000. Pamiętam.
co ja mówiłem o świadkowi, o relacjach z Lichockim i jak świadek je zapamiętał, tak jak je widział, uczestnicząc w tych kilku spotkaniach. Znaczy, no, relacje twoje z pułkownikiem Lichockim polegały na tym, że była to taka długotrwała gra mająca na celu po prostu pozyskanie materiałów, które na ciebie interesowały. Mający na celu pozyskanie. Natomiast materiałów. Przepraszam, rozgrywał swoją grę mającą na celu. Posiadanie wśród dziennikarzy, nie powiem informatora, ale osoby, która pewne czynności kiedyś wykonał. Posiadanie wśród dziennikarzy. No nie powiem to informatora. Osoba, która pewnie rzeczy w danym czasie wykonał. No tam działają wszystkie służby na świecie. Działają. To jest jakby norma pewna. Czy świadek mógłby opowiedzieć Wysokiemu Sądowi, jak opowiadałem o tych relacjach z Lichockim, o tym, jak próbuję to wszystko budować, jak świadek to wtedy ocenił w naszych rozmowach? No właśnie, chodzi mi o to, żeby świadek jako fachowiec major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który kierował ABW, opowiedział, jak się buduje relacje z kimś, od kogo chce się pozyskać informacje. Czy mój sposób budowania relacji według świadka był właściwy, czy nie? Nie, był jak najbardziej prawidłowy, ponieważ każdy taki proces wymaga czasu, wymaga już tam spotkań. Każdy proces, o którym mówiłem, wymaga czasu, większy niż spotkań. Które mają także charakter czysto towarzyski, prawda? No bo wtedy te relacje jakby się zacieśniają. Pójścia nawet na wódkę, prawda? Bo dwie osoby muszą do siebie jednak, no nawet zaufać. Dwie osoby muszą być nawet. Z punktu widzenia działania służb, ja bym powiedział, że to było takie klasyczne, prawda? Z punktu działania służb podobało to. Na klasyczne. Także no, w mojej ocenie był to proces jak najbardziej prawidłowy. Muszę nawet powiedzieć, że noszą duże znamiona protokolne. Noszą duże znamiona. Czy w takim procesie jest dopuszczalne, że czy świadek jako fachowiec może powiedzieć, czy jest dopuszczalne właśnie takie budowanie takich wielomiesięcznych, bardzo długim okresie czasu relacji, by wydobyć to, co jest istotą. Jak to się odbywa? Chodzi mi o opowiedzenie tego w szczegółach, może w jakiejś sprawie, bez podawania, bez wyjawiania tajemnic państwowych, ale żeby Wysoki Sąd w jakiś sposób miał to przedstawione, jak to się... To znaczy, powiem tak, no, jest to, wiadomo, proces długotrwały, czasami trwający rok, dwa, w zależności od osoby, charakteru sprawy, okoliczności różnych. W zależności od okoliczności. Tak lakonicznie mogę powiedzieć, że z punktu widzenia, znaczy głównym działaniem służb jest uzyskanie informacji. Więc czas tutaj nie ma znaczenia. Czas nie ma znaczenia. Są osoby, które, żeby nabrać zaufania do
no powiedzmy tak, osoby pragnącej uzyskać informacje. Są pragnące uzyskać. Wymagają, no, no nie powiem wieloletniego, no ale kilkumiesięcznego, rocznego, dwuletniego kontaktu. A są osoby, które po miesiącu, prawda, zrealizują. To wszystko zależy od tego. Ale tu, jak obserwowałem to, co mi mówiłeś, oceniałem to jak najbardziej prawidłowo, tym bardziej, że przeciwko sobie nie miałeś dyletanta, tylko szefa kontrwywiadu, prawda? Tym bardziej, że przeciwko sobie miałeś nie dyletanta, tylko szefa kontrwywiadu. Więc tak naprawdę to ja jestem, szczerze mówiąc, pełen podziwu, że... Nie wiem, jaki sądzi urzędnik dawny, coś na jakieś pytanie. Może mi coś jeszcze na sumie. Ja mam tylko jedno, no prawdopodobnie mi umknęło, ale nie, pan Mąka, to od kiedy był zastępcą szefa ABW w tym 2008 roku, jak rozmawiał z panem? Został chyba na jesieni w 2007 roku. Ja już w ogóle można sprawdzić to w oficjalnych tam już wydawnictwa. Na jesieni 2007. Ja dziękuję, proszę sądu, ja nie mam pytań. Pytania? Panie Macie. Wysoki sądzie. Pytanie czy oświadczenie? Proszę? Pytanie czy oświadczenie? Nie, nie, oświadczenie. To nie, to chwileczkę zaczekaj. Ale ono jest konieczne do dalszego. Dobrze, ale spokojnie. Bo to jest nieporozumienie. No za chwileczkę sobie. Pytania? Tak. Proszę pana, gdzie doszło do tego spotkania z panem Mąką w Warszawie w marcu lub w kwietniu 2008 roku? Gdzieś w restauracji. Ja nie znam tak Warszawy, bo szlak Rakowiecki. Czy ktoś może potwierdzić, czy ktoś nie rozmawia? W restauracji. No, ja nie nagrywam. Tak na bocznym. Na bocznym. Bocznym. Czyli rozumiem, że pan Mąka... Bocznym powolutku. Ja nie nagrywam tego, ja nie nagrywam tego, nie mogę w ten sposób potwierdzić. Osoby trzecie były przy tej rozmowie? Nie. Nie było osób trzecich przy tej rozmowie. Czyli rozumiem, że pan Mąka może potwierdzić to. Pan Mąka. Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach pan przestał być dyrektorem? Proszę sobie, jeśli można w tym miejscu. Wprawdzie jest przebieg rozprawy rejestrowany, więc tutaj nie ma problemu, ale gdyby sam był uprzejmy zdecydować o tym, żeby protokołować również pytania pana prokuratora. No, w jakich okolicznościach? Napisałem raport o odejście służby. Powolutku! No, w jakich okolicznościach? Nabrano uprawnień emerytalnych 15 sierpnia 2007 roku i podjął taką decyzję. No, napisałem raport z prośbą o wspomnienie ze służby. Już nabrałem uprawnień emerytalnych w sierpniu 2007 roku. Już nabrałem uprawnień emerytalnych w sierpniu 2007 roku. Wspomniał pan w swoich zeznaniach o funkcjonariuszach ABW, którzy twierdzili, że to byłaby prowokacja. Czy pan może wskazać ich imię? Niestety nie mogę tego zrobić. Czy może pan wskazać? A z jakich powodów? Czy może pan wskazać? Czy może pan wskazać nazwiska osób? Funkcjonariusze ABW, którzy mówili, że to jest prowokacja. O nie wszystkich osobach do dzisiaj mogę mówić. Nie mogę tego zrobić. Gdyż nie o wszystkich osobach mogę mówić. Z uwagi na tajemnicę, rozumiem, tak? Też, ale też w obawie o pewne na przykład konsekwencje dla tych osób. Z uwagi na tajemnicę. Oraz obawy. O konsekwencji.
Czy pan może wskazać choć jedne dane osobowe takiej osoby? Nie. Czy może pan wskazać dane osobowe? Nie wiem, jakie osoby. To z wyżej przytoczonych powodów nie ma. Dziękuję. Spróbuję to precyzować. Czy chodzi również o tę konspirację? Powodów. Czy może to również to odmowa, może dotyczy również możliwości dekonspiracji tych osób jako funkcjonariuszy ABW? Nie, no bo tutaj mówilibyśmy w tym momencie o zawsze występujących w tak zwanej pozycji E. Nie, absolutnie. Chodzi o to, że to funkcjonariusze. Że te osoby albo w dalszym ciągu pracują w służbach. Pracują w służbach. Albo w jakiś sposób są tam związane. No, wiadomo, doświadczenie bezpieczeństwa i tak dalej. Czyli ich spersonifikowanie wiąże się z charakterem wciąż wykonywanej pracy. To wiąże się. No tak, tak to możemy powiedzieć. Nie ma tu. Pytania jeszcze? Ja mam jeszcze jedno. Świadek powiedział, że Jacek Muka naciskał na świadka, żeby świadek zmusił mnie, żebym wykonywał jakieś działania przeciwko, czy współpracował z ABW w sprawie przeciwko komisji certyfikacyjnej. Czy Jacek Muka mówił coś na temat tego, co będzie, jak ja, jakbym ja się zdecydował na to, albo co będzie, jakbym się nie zdecydował na to? Jakby świadek w ogóle przekazał, bo ten świadek tego nie zrobił, ale czy mówił coś o mnie, co będzie ze mną, jeżeli ja się zgodzę albo nie zgodzę? To znaczy, no powiedzmy tak. Nie padały w sensie jakieś tam skonkretyzowane groźby. No miałem być użyty w celu, o którym opowiadałem wcześniej. Nie było to na zasadzie takiej, że wsadzimy cię do pudła i jak nie będziesz i tak dalej. No wiadomo, powiedział, że Jezu, poszarpią i przestanę. Nie było żadnych. W takich problemach nie było się. Nie używa się takich słów. Ale wysoki szacunek. A jak ktoś mówi, to że po szarpę padały takie to pana. No moje takie, prawda, no bo z rozmowy się różne rzeczy. Moje wnioskowanie, ja wnioskuję, że mogło być, że oskarżonego powrót po szarpę. Takie powrotki takich rozmów. Po szarpę. Takich rozmów. Nie mówi się tak. Odnosi się wrażenia z kontekstu użytych słów. Co? Odnosi się wrażenia z kontekstu użytych słów. Odnosi się wrażenia z kontekstu. Czy ja dobrze rozumiem, jakby świadek to doprecyzować, czy to poszarpią? To odnosiło się do tego, gdybym się zgodził? Ale to pana, to domysły. Pan Mąka nie stwierdził, że poszarpam pana, co nie stwierdził. Znaczy, słowo padło, prawda? Natomiast no... Padło słowo ze strony? Tak, pana, natomiast tutaj padło no, słowo ze strony. Jakby szerszy kontekst jest. Pan Mąki, że go poszarpam. Lecz to miało szerszy kontekst. Jeszcze jakby świadek raz mógł powiedzieć, dlaczego świadek nie zdecydował się wziąć udziału w tej prowokacji? No już było, panie Sumiński. Powtarzamy. Bo to by mnie ocaliło może. Ale by świadek powiedział, że są granice, które pan nie przekroczy. Znaczy w swoim działaniu, o to mi chodziło, prawda? Po pierwsze, po drugie uważam, że... Ta granica dotyczyła mojej, ta granica dotyczyła mojej. No
dalszym ciągu uważam, chociaż nie artykułowałem tego przez 7 lat, że stałeś się ofiarą pewnych działań. Przestał się. Że jesteś osobą niewinna. Nie jest na zasadzie takiej, że do takiego tego się dojrzewa. Ja obserwowałem to przez 7 lat, co się dzieje wokół ciebie. Ja to przez 7 lat co się dzieje. Aczkolwiek nie kontaktowaliśmy się, bo no powiedzmy sobie, no, byłem zły, to taki łagodny też dla ciebie, bo mi też trochę w życiu nakomplikowało. Chodzi o to miejsce w Obowiczu, tak? Tak, no, bo to, co napisałeś o tym mieszkaniu, prawda, pozyskanym przez zastępcę szefa. To, co napisałeś o mieszkaniu pozyskanym przez zastępcę szefa. Spadło to na mnie, bo wszyscy wiedzieli, że się kontaktuję, aczkolwiek ja nigdy twoim informatorem nie byłem. Znaliśmy się... Przez zastępcę szefa. Przez zastępcę szefa. Pomagałem ci w pewnych tych, ale... No... To spadło na mnie. Bo wszyscy wiedzieli, że ja się z tobą kontaktuję. Więc skojarzenie... Skojarzenie było bardzo proste i... Skojarzenie. Więc no miałem prawo, prawda, być wściekły na ciebie. Miałem prawo być wściekły. Pytanie jeszcze? Więc, ale już może dokończę. Sophie sądzi, pomiędzy pojęciem wściekłości, a jakoś prawdą obiektywną, no są pewne granice, prawda? Są no ja się przełamałem po 7 latach, prawda? Są granice pomiędzy prawdą. Ja się w końcu przełamałem. I stwierdzam, że jesteś osobą w tym momencie niewinną. Więc dlaczego mam tego przed sądem? Że jesteś osobą niewinną. Dlaczego mam tego przed sądem? Na kwestię reformalną. Dobrze. Dobra. Pan Michocki powinien odpoczywać. A ja mogę mieć tu? No, słucham. Wniosek dość ważny, bo ja bym chciał uniknąć oczywiście późniejszego wniosku o sprostowanie protokołu, natomiast postaram się tylko na zamian tylko uzasadnić, aby wnieść do protokołu w tym miejscu pytanie pana prokuratora, czy ktoś był świadkiem rozmowy świadka z panem Mąką. Chodzi o tak zwaną zasadę wzajemności. No, wszyscy znamy zawartość aktu, materiału dowodowego i treści aktu oskarżenia. No, mamy sytuację, można powiedzieć, odbicia lustrzanego. Mnie tylko chodzi o to jedno stwierdzenie. Czy ktoś był świadkiem rozmowy pana Budzyńskiego z panem Mąką? Niżej. Bo tak pytanie są. Brzmiało, panie czy ktoś, to ja zadałem to pytanie. Dziękuję. Słucham? To ja zadałem. To są prawda. Najmocniej, przepraszam. Pytanie są. Naprawdę? Z osób trzecich był obecny przed rozmową świadka z panem Mąką. Oczywiście, że nie. W mojej ocenie, oczywiście jesteśmy w stanie to sprawdzić, ale ono było pochodne do pytania pana prokuratora. To ja zadałem wtrąceniowo to pytanie. Tak, dziękuję. Przyznaję się. Nie. Długie doświadczenie? Pytania czy są? Czy świadka możemy zwalniać? Dobra, to pan jest wolny, może pan zostać na sali, może pan opuścić salę. Jest pan wolny. Dziękuję. Doświadczenie pan może. Prosiłbym, żeby pan świadek został na sali. A. Ale panie Wichocki, to jest tylko prośba. Podobna sytuacja była na przesłuchaniu w Pałacu Prezydenckim. Nikt nie musi wysłuchiwać czyjejś poprawki. Jeżeli zechce, to może, ale nie mogę tego nakazać.
Proszę, pan mówi. Ja rozumiem. Chce pan długie doświadczenie czy przerwę? Nie długie, wysoki sądzie, oświadczenie dotyczy faktów, bo tu są pomylone fakty i stawiają mnie w świetle nie wiadomo jakiego przestępcy. No. Od razu oświadczam. Jeszcze raz, po raz kolejny twierdzę, że nie byłem ani sekundy w wojskowych służbach informacyjnych. Nie byłem ani sekundy. Odszedłem do rezerwy w 2001 roku, 10 września. 90. W 2001, 10 września. Ze służby pan odszedł? Proszę. Ze służby pan odszedł? Dobra, bo to było. Dobra. Przepraszam. Doświadczenie. Odszedłem z rezerwy 2010 września. 90, przepraszam. W 91 roku. 1991. To dnia jest zdziwienie. Generał Kiszczak. Nie był też w wojskowych służbach informacyjnych i nie mógł dekretować informacji o księdzu Popiełuszce, bo odszedł z WSW przed stanem wojennym. W czasie porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, to był 1984 rok, ja cały rok byłem poza granicami kraju. 1981 roku, cały rok ja sobie przypominam to spotkanie z panem Buczyńskim i z panem Szumlińskim było tylko jeden, jedyny raz. I wcale nie było rozmowy na temat dokumentów, zapłaty, tylko były rozmowy na temat ewentualnej pomocy panu Buczyńskiemu w znalezieniu pracy. Na temat dokumentów zapłaty, tylko na temat znalezienia pana Buczyńskiego. I jak się zestawi te fakty, to ja naprawdę nie miałem możliwości dostarczania materiałów, o których tutaj dzisiaj mówili. Jest fakt bezsporny, że pan Wojciech Szumliński jako dziennikarz śledczy powiedział mi, że wszystkie dane pan Sumiński jako dziennikarz śledczy powiedział mi, otrzymane ode mnie że wszystkie dane kontakty stanowią tajemnicę i nigdy nie będą ujawnione. Stało się inaczej. O tym, żeby rozmawiać nie będą ujawnione. No tak mówi, nie będą ujawnione. Tak mówią przepisy o dziennikarstwie śledczym. O tym, żeby pomagać i spotykać się z Wojciechem Szumlińskim, co ja wypełniłem, prosiło mnie, co już zeznałem przed Wysokim Sądem, kilku hierarchów kościelnych. O tym, żebym spotykał się. I to, co powiedział dzisiaj świadek, to mnie naprawdę zszokowało. Tyle by się. Ja też chcę dużo doświadczenia. Powrotku panu Szumlińskim, kilku hierarchów. To, co powiedział świadek, mnie szokowało. Dobrze. Widzę, że pan Wichocki jest trochę zmęczony. Chcę godzinę, półtorej na przerwę. Jeszcze z uwagi na spóźnienie świadka musimy wywołać inną sprawę w minimalnej przerwie. Więc po przerwie, panie Sobieński. A kiedy będzie? To znaczy przerwa będzie, nie wiem, pół godziny. Przewodniczący zarządzi 30 minut przerwy na początku i celu wywołania innej przerwanej sprawy. Dobra, dzięki. Będzie czas na pytania prywatne, panie Sumiński. Będzie mógł pan z panem Budyńskim na temat prywatne. Do tego, co mówił Aleksander Wichocki. Czy ja pan nie ma?
Oświadczenie, tak. Krótkie. Że Aleksander Witocki, przedstawiając swoją wersję spotkania z udziałem Tomasza Budzyńskiego, pomógł. Po drugie, Aleksander Witocki powiedział, że to, czym mówiliśmy na tych spotkaniach, miało być tajemnicą. Ja miałem w ogóle nie ujawniać, że pan jestem informatorem i tak dalej. W Wysokim Sądzie nie ja ujawniłem, że Aleksander Witocki jest moim informatorem. Ja nigdy w życiu nie wydałem żadnego informatora. To nie ja ujawniłem, że pan Witocki. Ujawniły to dziesiątki innych dziennikarzy, a może przesadzam dziesiątkami, ale co najmniej kilku innych dziennikarzy, którzy też znali Aleksandra Witockiego. I w roku 2008, gdy zaczęły się wszystkie te sytuacje trudne, to oni w telewizji, w radio, w internecie ujawnili, że Aleksander Witocki był moim informatorem, a ja, no trudno było temu przeczyć w tamtych okolicznościach. Więc to, że Aleksander Witocki że był moim informatorem. Mówi o tym, że obowiązuje mnie tajemnica. Nie, nie wydałem tego. Że obowiązuje tajemnica dziennikarska. Ja nie wydałem żadnego. To, że obowiązuje mnie tajemnica dziennikarska, to prawda i ja nie nadwyrężam tej tajemnicy. Ja jej dopowuję. Nie. Dobrze. Jeszcze powiem. Ujawnię notatkę. Informuję, że wezwanie na Krzysztofa Chwilę dnia strony nie zostało doręczone w rozmowie telefonicznej wyżej. Nie mam zdążą decyzję o obligacji. To miejsce zamieszkania w dniu dzisiejszym, w sumie, z uwagi na powyższe, realizowane będzie wezwanie na dzień 30.10.2015. On zostawi teczkę, proszę odebrać. Jesteś tam wolny. W odnośnie tego terminu 30, to proszę pana Rybickiego, chcielibyśmy to zmienić. Nie ma takiej już możliwości. Dobrze. Do wczesnych terminów. Ja staram się, że tak powiem, dostosowywać do bieżących dość stron, tak, wszystkich, a na dużo jest to dostosowane. To tylko już naprawdę ważne rzeczy. Dobrze, wiemy, że pan wnioski tam odbiera korespondencję, więc może wygląda się przez pewne sprawy. Rozumiem wniosków dowodowych dalszych, tak? To, co na piśmie zostało złożone. Z uwagi na brak czasu, tam jeszcze kwestie ujawnienia, bo prokurator wskazywał na konieczność wniosków. Sam czy w tym miejscu mogę. Tak. Ponieważ z notatki, którą sam przed chwilą nam ujawnił, wynika, że na 30 będziemy wzywać tego pana Winiarskiego jeszcze. My wprawdzie tu z panem Sumnińskim spodziewaliśmy się, że pan prokurator, mając wątpliwości do przebiegu spotkania z panem Mąką, może nawet taki wniosek o powołanie tego pana Mąkę złoży, natomiast tego wniosku nie usłyszeliśmy. My się przed przerwę zastanawialiśmy, czy złożyć ten wniosek, czy nie, ale wyraźnie chcę podkreślić. Ten wniosek pozostawiam do uznania sądu o wezwanie pana Mąki na 30 października. Albo składa wniosek, albo nie składa. Pozostałe strony mogą pozostawiać wniosek, czy nie wygłosił. Nie składamy. Ja w tym sądzie chciałem tylko oświadczenie wygłosić, że zdumiewające jest to w moim przekonaniu, że pan prokurator podważa, bo do tego zmierzały pytania, kto może to potwierdzić, podważa wiarygodność zeznań świadka Tomasza Budzyńskiego, a nie wystąpił z wnioskiem o przesłuchanie świadka Jacka Mąki. To jest dla mnie zdumiewające. I chciałbym prosić Wysoki Sąd, żeby taki zapis znalazł się
Warta sprawa. Ja za to szkodzę. Dziękuję bardzo. Wniosków nie mam? Nie, nie mam. Uchowanie wspomnienia. Wniosków. Wniosek będzie rozpoznany o ujawnienie pozostałych dokumentów. Tak. Tam było uzupełnione, więc że tak to już teraz uwagi na później nie będzie rozpoznane jakieś konieczne formalne rozstrzygnięcie. Dobrze, w takim razie zarządzam przerwę do dnia 30 października. Godzina 11, sala 159. Miejmy nadzieję, że już się skończy. Spróbujemy zamienić salę, bo to 24 jest to wystarczająco. Nie mogę tego zagwarantować. Zapraszam wszystkich. Oskarżenie oczywiście wezwanie. Proszę o punktualność. Tym razem się udało. Widzę. Świadka według wniosku. Dobrze się.